Agnieszka! I Damianek, ale zawodnik ze Świętochłowic jakby nieco szybszy na starcie. Ale Damianek to jest jego tor, mówiłem. Zrobi wszystko, żeby odebrać zwycięstwo zawodnikowi ze Świętochłowic. I ma jeszcze na to 2,5 okrążenia. I przyspiesza Damianek, już jest bardzo blisko, już jest bardzo blisko, już czuje jego oddech zawodnik ze Świętochłowic. Damianek, ostatnie okrążenie rozpoczynają i teraz zobaczymy, czy Damian Napoński dogoni zawodnika ze Świętochłowic. Jest bardzo blisko, ale niestety...